Od marca przyszłego roku zasiłek pogrzebowy będzie mniejszy o ponad 1/3. Podobno mamy w Polsce jeden z najwyższych w Europie zasiłków pogrzebowych i niestety podobno wkrótce się ma to zmienić. Zgadza się. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ostatnio ustawę, jedną z ustaw okołobudżetowych, która zakłada obniżenie zasiłku pogrzebowego. Obecnie zasiłek ten wynosił ponad 6 tysięcy. Będzie on wynosił od 1 marca 2011 roku jedynie 4 tysiące. Także jest to dosyć duża obniżka. O ponad jedną trzecią, co dla ludzi z nie najwyższymi dochodami, ludzi starszych, może to być duża różnica. Liczą się po prostu z każdym groszem. Więc jest to już przesądzona zmiana. A jak jest w innych krajach europejskich? W Czechach na przykład taki zasiłek pogrzebowy w przeliczeniu na nasze pieniądze, na nasze złotówki wynosi 744 zł. Na Słowacji jest to 316 zł, więc o wiele niżej. I to jest jeden również z argumentów, że kraje sąsiednie również nie zakładają wysokich zasiłków pogrzebowych. A czy wszystkie kraje europejskie wypłacają takie zasiłki? Nie wszystkie. Weźmy pod uwagę na przykład Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Norwegię. Tam w ogóle nie zakłada się wypłaty zasiłków pogrzebowych. A komu w Polsce przysługuje zasiłek pogrzebowy? Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Są to najczęściej osoby najbliższe, rodzina, dzieci, małżonek, rodzeństwo. Ewentualnie może również o taki zwrot do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrócić się gmina, kościół, szpital, dom pomocy społecznej. Zasiłek przysługuje po osobach, które zostały wymienione w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Polska Izba Pogrzebowa zrzeszająca przedsiębiorstwa w tej branży sprzeciwiała się tej zmianie. Protestowano dlatego, że przede wszystkim uważano, że realnie ta kwota nie pokryje kosztów pogrzebu. Przykładowo w Warszawie na przykład te koszty są na tyle duże, że na pewno kwota 4 tysięcy nie będzie równoważna. Natomiast niewątpliwie na tym również tracą zakłady pogrzebowe, ponieważ tych pieniędzy po prostu ludzie będą mieli mniej, więc będą oszczędzać na usługach pogrzebowych. To jest automatycznie jedno drugie napędza. Ta decyzja rządu ma pewnie związek z oszczędnościami budżetowymi, czy tak? Niewątpliwie tak. Faktycznym argumentem przemawiającym za obniżeniem kwoty zasiłku pogrzebowego są oszczędności w budżecie państwa. Ministerstwo Finansów przewiduje, że Skarb Państwa zyska na tym około 862 milionów złotych, czyli około 720 milionów złotych zostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, natomiast około 141 milionów złotych pozostanie w KRUS-ie. Dziękuję za rozmowę.